Z czego utrzymują się polskie dworce? Z czego utrzymać dworzec Warszawa Centralna, modernizowany właśnie dworzec wrocławski, dworzec w Działdowie, dworzec w Malborku, Iławie, czy Gdyni, Krakowie? Możliwości jest kilka. Pierwszym, tym podstawowym, jest utrzymanie dworca z opłat dzierżawy i najmu. Takie dworce jak Warszawa Centralna, duży dworzec we Wrocławiu, poradzą sobie, one zawsze będą rentowne. Ale co zrobić z dworcem we Wrześni? Co zrobić z dworcem Wrocław-Pracze? Albo gdzie znaleźć pieniądze na dworzec w Tarnowie, na którym za 4,5 tysiąca m² powierzchni publicznej przewoźnicy płacą nam zaledwie 1000 zł miesięcznie? Jakie są inne możliwości? Można oczywiście sięgnąć po pieniądze od przewoźników i pasażerów, a może trzeba poprosić o dotację samorząd albo budżet państwa. Nie, szanowni pasażerowie, te źródła żadnych szans na uzyskanie dopłaty do waszego dworca nie dają. Nie ma dziś bowiem formuły prawnej, która by w sposób bezpośredni regulowała kwestię finansowania dworców. Przewoźnik albo chce zapłacić, albo nie chce. Samorząd z kolei nie ma podstawy prawnej, a państwo może, zgodnie z prawem, dopłacać, ale tylko do linii kolejowej. Do dworca już nie. Gdyby do pokrycia kosztów utrzymania polskich dworców wystarczały tylko czynsze z najmu i dzierżawy, nie stałbym dzisiaj przed dworcem centralnym w Warszawie i nie błagał o opłatę dworcową. Ale w Polsce od 20 lat brakuje pieniędzy na utrzymanie dworców. Do pełnego pokrycia kosztów brakuje nam raptem 135 milionów złotych. Wypada średnio po 40 do 50 groszy na pasażera. To tak mało dla każdego z państwa, a jednocześnie tak wiele dla polskich dworców. Nazywamy to opłatą dworcową. Ale czy opłata dworcowa to wymysł polskich kolejarzy? Absolutnie nie. Opłatę tego rodzaju płacą spółki przewozowe w Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Niemczech, Belgii i Holandii, a przymierzają się do niej także nasi południowi sąsiedzi, Czesi. Czemu ma służyć opłata? Jest to wyłącznie forma zwrotu kosztów utrzymania dworców, czyli opłat za energię elektryczną i ogrzewanie, kosztów sprzątania dworców i wywozu nieczystości, kosztów monitoringu i ochrony, kosztów odśnieżania, podatków lokalnych i administrowania dworcami. My proponujemy opłatę dworcową, chociaż osobiście uważam, że do utrzymania polskich dworców powinny się dołożyć zarówno budżet państwa, jak i samorządy. Tak robią wszyscy wokół nas. Jaka jest alternatywa? Alternatywą jest burzenie, likwidacja, przeznaczenie dworców na inne cele. Oznacza to zwijanie kolei. A ja nie chcę być człowiekiem, który zwija polską kolej. Dlatego apeluję do przewoźników, apeluję do działaczy samorządowych, do polskich polityków, do Urzędu Transportu Kolejowego. Zróbmy z tym coś, bo inaczej bezpowrotnie możemy stracić tę część bardzo ważnej polskiej infrastruktury kolejowej. Czy jest w Europie kolej bez dworców? Nie ma. Zapraszam państwa do obejrzenia naszej dokumentacji, jak radzą sobie z dworcami inne kraje europejskie.